Oto ja, nieudolnie próbujący nauczyć się poprawnej jazdy po Silverstone'ie, w uchodzącej za typowy simracer Assetto Corsie Competizione. To też ja. Nabijam sobie zadania tygodniowe w Forzie Horizon 5, aby zdobyć nowe auto. Jest jeden element, który łączy dwa te wydarzenia, a nie mogę ich wam pokazać na filmie ze względu na prawa autorskie. Na słuchawkach leci sobie właśnie soundtrack z Need for Speed Most Wanted. I nie ma w tym przypadku. Zaraz bowiem po Colinie McRae Rally 2004 i drugim Undergroundzie była to gra, która wprowadziła mnie w świat wyścigów. Jest to też prawdopodobnie najbardziej popularny i hołubiony tytuł tzw. złotej ery gier wyścigowych. Czy jest zatem lepszy sposób na oddanie tej legendzie zasłużonego hołdu niż przygotowanie na nasz kanał Iceberga o tej grze? Zapraszam was dzisiaj do miasta Rockport. Przybliżę wam fakty, ciekawostki, usunięty content czy tajemnice najbardziej kultowego Need for Speeda. Chciałbym też na wstępie podziękować Fesinowi z naszej redakcji za konsultacje w sprawie treści tego iceberga. Zapraszam do oglądania. Każdy gatunek gier ma swoje Mario. Postać tak kultową, że jest kojarzona nie tylko z konkretnym tytułem, ale właściwie całym gatunkiem. No i dla gier wyścigowych niewątpliwie jest to BMW M3 GTR, bazujące na modelu E46. Dziś, jeśli wpiszecie w Google nazwę tego modelu, już na pierwszych wynikach pojawią wam się fanowskie projekty przekształcające M3 w tego potwora. I żaden z projektów, na który prawdopodobnie traficie, nie będzie bazował na modelu samochodu z Most Wanted'a. Powód tego jest prozaiczny. BMW wyprodukowało bowiem tych prawdziwych GTR-ów w wersji ulicznej, czyli z homologacją, jedynie kilka. Planowano stworzyć 10, każdy w cenie katalogowej 250 tysięcy euro. Nie da się jednak określić, ile dokładnie modeli opuściło bawarską fabrykę. Do swoich tunerskich projektów jako bazy ludzie używają zwykłej wersji E46. Razor, a właściwie Clarence Callahan, jest głównym antagonistą gry. Czołowy kierowca słynnej czarnej listy, który w momencie, kiedy odbywamy z nim pierwszy wyścig, znajduje się zaledwie na 15 pozycji, w prologu gry zabiera nam samochód, korzystając z nieczystej zagrywki, uszkadzając nam przed wyścigiem maskę olejową. Teraz jak już wiecie, ile kosztuje ten model, to chyba nie dziwi was, że główny bohater stawia na głowie cały departament policji, aby tylko odzyskać swój wóz. Ścieżka dźwiękowa Most Wanted'a jest ikoniczna. Nieironicznie soundtrack z tej gry nazwałbym najbardziej kultowym w historii gier wideo. Oczywiście moim skromnym zdaniem. A te dwa kawałki prawdopodobnie wryły wam się w pamięć najbardziej. 9-2 zespołu Styles of Beyond jest głównym motywem gry, ponieważ słyszymy go już przy pierwszym uruchomieniu. Gra bowiem domyślnie w menu głównym. Shapeshifter zespołu Cell Dweller natomiast jest przypisany Razorowi. Słyszymy go w momencie starcia z tym skurczybykiem. Peace Filter to ciekawy kierunek artystyczny, jaki obrały gry w erze później szóstej generacji konsol, czyli PS2, Xboxa i tak dalej, oraz wczesnej siódmej generacji. Charakteryzuje go wściekle żółta kolorystyka, stąd ta niewyszukana nazwa. I Most Wanted jest jednym z pierwszych przedstawicieli gier, które ten siku filtr wykorzystywały. Choć sam termin uknuty został dopiero w 2011 roku przy okazji premiery Deus Exa Human Revolution, kiedy to strona Cinema Blend udostępniła artykuł traktujący o modzie usuwający z gry ten charakterystyczny efekt. Wczesnymi prekursorami tego czegoś są natomiast właśnie Most Wanted czy seria takie jak Gears of War czy Resistance. No i państwo Meksyk. Jeśli chodzi o dane sprzedażowe poszczególnych tytułów z serii Need for Speed, musimy bazować na pewnych szacunkach. EA nie pochwaliło się bowiem oficjalnymi wynikami każdej z gier. Jednakże według większości opracowań bazujących na szczątkowych raportach finansowych, Most Wanted jest najpopularniejszą częścią, która sprzedała się w ponad 16 milionach kopii. Na drugim miejscu jest prawdopodobnie Carbon. Jak mówiłem, te dane są nieoficjalne i bazują na szacunkach, a w tych zachodzą rozbieżności. Serwis VG Charts podaje na przykład, że Carbon sprzedał 15,6 miliona kopii, a Underground 15 milionów.
Wszystkie szacunki podają jednakże zgodnie, że to Most Wanted jest tym najpopularniejszym dzieckiem serii. Nie ma zatem co się dziwić, że łasę na kasę, ale rym, Electronic Arts próbowało odciąć kupony od ogromnego sukcesu Most Wanted'a z 2005 roku. Tak oto powstał Most Wanted. Tylko, że z 2012 roku. To były czasy, kiedy modne było usuwanie numerka z następnej gry w serii. Taka, wiecie, głupia moda. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo nie udało im się powtórzyć sukcesu z 2005 roku. Ta nowa odsłona nie była nawet tworzona przez twórców oryginału, czyli Black Box. Nową wersją zajęło się Criterion i nawet nie próbowali udawać, że tworzą coś wierne oryginałowi. Ich gra nie kładła takiego nacisku na tuning czy chociażby policję, nie miała też tego charakterystycznego vibe'u kultury samochodowej z początków XXI wieku, definiowanej przez filmy takie jak Szybcy i Wściekli, czy gry takie jak Most Wanted. Bardziej wyglądało to jak dziecko Hot Pursuita i Burnouta Paradise, co nie dziwi, bo obie te gry stworzyło właśnie Criterion Games. I moim zdaniem ten zabieg z wypuszczeniem nowego Most Wanted'a pod tytułem Legendy bardzo mu zaszkodził świadomości graczy. Nie był to bowiem jakiś tragiczny Need for Speed. Od przyzwoity średniak, który nie miał szans być odebrany przez fanów tak dobrze, tylko ze względu na żerujące na nostalgii nazewnictwo. Co ciekawe, Criterion chciało robić prawdopodobnie pełnoprawny sequel z dwójką w nazwie, na to nie zgodziło się na kierownictwo EA i kazało im pospiesznie wyklepać grę, którą znamy. Każda z trzech części złotej ery Need for Speeda robiła jakiś element cholernie dobrze. Underground 2 miał świetny, oczywiście kiczowaty, ale świetny tuning. Carbon, wyścigi w kanionie i nowe opcje dopasowywania geometrii poszczególnych części samochodu, które jak na czasy, w których gra wyszła, były całkiem imponujące. A Most Wanted? No wiadomo, że policja i czarna lista. System pościgów był zaprojektowany po mistrzowsku. Od komunikatów z policyjnego radia, które mogliśmy usłyszeć w trakcie uciekania, o których zresztą zaraz jeszcze trochę pogadam, poprzez widowiskową destrukcję wybranych obiektów w mieście, aby pozbyć się policji, aż po świetnie zrobiony system skalowania poziomu trudności poprzez dodawanie kolejnych jednostek pościgowych, takich jak taranujące nas SUVy, szybsze fury, helikoptery czy blokady z kolczatkami. Moim zdaniem seria, choć później wiele razy wracała do tematyki policyjnych pościgów, nigdy nie usprawniła tego systemu w stosunku do Most Wanted'a, w którym on zadebiutował. Na przykład w najnowszej odsłonie, czyli oczywiście Unboundzie, pościgi stały się strasznie nużącą koniecznością ze względu na ich wysoką częstotliwość, czy po prostu mniej możliwości sprytnego zgubienia policji. Każda dobra kryminalna historia potrzebuje jakiegoś szczura. No, Most Wanted nie jest dobrą kryminalną historią, ale też go posiada. Jest nim oczywiście Mia Tounded, dziewczyna, która towarzyszy nam na początku gry i tak naprawdę pomimo bycia policjantem cały czas pomaga nam, włącznie z ostatnią sekwencją w grze, kiedy aresztuje Razora, oddaje nam kluczyki do Bawary i pozwala uciec przed Crossem. Dla wielu chłopaków z lat 90. Mia była też obowiązkowym crushem z dzieciństwa, także mam dla was złą wiadomość. Wiecie, co za to grozi w kryminale. Jeśli już jesteśmy przy końcowej scenie, ten kultowy dialog między policjantkami a Jonathanem Crossem, granym przez Dana McKenzie'ego, gdzie krzyczy, aby wszystkie możliwe jednostki rozpoczęły za nami pościg po pokonaniu Razora, jest nawiązaniem do Leona Zawodowca, gdzie podobny dialog odegrał Gary Oldman. Niestety, nie mogę pokazać wam oryginalnej sceny, do której nawiązywali scenarzyści Most Wanted, więc musicie się obejść fragmentem z gry. They're through. I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! Wspomniałem już we wcześniejszej warstwie o dialogach między policjantami, których możemy słuchać podczas pościgu. Komentują oni przez radio nasze poczynania, informując gracza o tym, że na przykład zostaną zaraz wysłane specjalne jednostki. Ilość możliwych dialogów, jakie możecie usłyszeć, dowodzi niesamowitego przywiązania twórców do tego elementu gry. Do ostatecznej wersji trafiła ponad godzina nagranych dialogów,
odnoszących się do specyficznych działań podejmowanych przez gracza. Jeszcze ciekawsze są natomiast wycięte dialogi, które nie trafiły ostatecznie do pełnej wersji gry, ale o tym w późniejszych entries. Jak dobrze wiecie, podczas niemalże całej rozgrywki gracz może uciekać przed policją do określonego poziomu dymów. Przepraszam, musiałem przetłumaczyć to na pataslimerską nowomowę, pasuje po prostu idealnie. Gdy zaczniemy nową grę, dymy mogą osiągnąć maksymalnie drugi poziom. Po pokonaniu konkretnych kierowców z czarnej listy, konkretnie Vika, Erla czy Webstera, odblokowują się kolejne poziomy. Szósty, najtrudniejszy, jest dostępny tylko podczas końcowego pościgu, w którym uczestniczy sam Cross, oraz podczas 68, czyli ostatniego oficjalnego challenge'u w bazowej części gry. Ciekawostką jest natomiast poziom siódmy. Ten rozegrać możemy w 70. challenge'u, dostępnym jedynie w Black Edition, wydanym z okazji 10-lecia gry. Edycja ta wprowadziła kilka nowych samochodów, sprint po całej mapie z Need for Speed World, a także właśnie ten jeden pościg na siódmym poziomie. Niestety ten poziom jest zrobiony tak trochę na siłę, żeby coś było w tym Black Edition, bo po prostu jesteśmy w nim gonieni przez praktycznie same SUVy. I tak przy okazji. Wiem, że możecie być nieco zdziwieni, że wspominam tu o 70. challenge'u, podczas gdy w grze jest ich 68, a w Black Edition 69. Widzicie, 69. challenge to ukryty sprint będący efektem współpracy z Burger Kingiem. Jest on dostępny w oryginalnej grze po wpisaniu kodu Burger King. Stary most, bo tak nazywa się on na fanowskich wiki, jest niedostępny dla gracza podczas normalnej rozgrywki. Możemy na niego wjechać tylko raz celem przeskoczenia go i ucieknięcia przed goniącym nas Crossem. Co ciekawe, w Need for Speed World, który połączył mapy Carbona z Most Wantedem, droga, którą przeskakujemy, prowadzi bezpośrednio do Palmont, czyli miasta Skarbona. W samym Most Wanted natomiast geografia zdaje się nie wskazywać na tak bliską odległość pomiędzy Rockport a Palmont. Czarna lista to prawdopodobnie najlepszy fabularny wymysł stworzony na potrzeby jakiegoś Need for Speeda. Wiadomo, cała otoczka gry, jak już mówiłem, jest zbieraniną kiczu wykreowanego przez pryzmat ówczesnej kultury ulicznych wyścigów, ale taki twór przedstawiający nam od początku gry jasny cel rozwoju naszej kariery i próbujący stworzyć przeciwników posiadających choć trochę własnej tożsamości, był świetnym zabiegiem. Wśród graczy krąży popularna teoria, jakoby pierwotnie czarna lista miała zawierać 20, a nie 15 kierowców, ale jest w tym tylko ziarno prawdy. O tym jednak więcej w ostatniej warstwie. Tę warstwę zamkniemy natomiast postacią sierżanta Crossa. Jonathan Cross i jego kultowa Corvetta C6 zadebiutowali w Most Wanted, aby później powrócić jeszcze w Carbonie, będącym bezpośrednią kontynuacją. Epizodycznie pojawiła się także w Need for Speedzie Payback, a wzmiankę o nim możemy napotkać w Undercoverze oraz dużo nowszym hicie, gdzie jego imieniem nazwano jeden z mostów na mapie gry. O rzekomo powstającym remake'u Most Wanted'a możemy przeczytać raz na jakiś czas, kiedy tylko jakiś duży portal growy złapie zarzutkę jakiegoś bardziej umiejętnego bajciarza z Twittera. Chociaż ostatnio taka pogłoska nie pojawiła się z ust jakiegoś randoma z Twittera. Niecały rok temu, kiedy to sporo portali, w tym m.in. IGN, powołał się na post Simon Bailey, aktorki wcielającej się w bezimienną policjantkę towarzyszącą Crossowi. Pół roku później na Instagramie innego aktora, Dana McKenzie'ego, czyli Crossa, umieszczony został post, w którym Dan napisał, że chciałby, aby kiedyś EA odezwało się do nich, gdyby rozważali robienie nowego Most Wanted'a. Interpretujcie sobie to jak chcecie, ja jednak sugeruję zachować chłodną głowę do jakichkolwiek pogłosek w tej branży. Przyjrzyjcie się dokładnie okładce gry, a teraz popatrzcie na model BMW, który się w niej znajduje. Nietrudno jest zauważyć, że z jakiegoś powodu na okładce postanowiono dodać mu naklejki na szybie za słupkiem B, których nie posiada model w grze. Pytanie, czy jest to inwencja twórcza grafika odpowiedzialnego za okładkę, czy zostały one na przykład przypadkowo lub z jakiegoś powodu celowo usunięte z samej gry. Sam muszę jednak przyznać, że dopóki nie zacząłem robić tego iceberga, nigdy nie zauważyłem tej różnicy pomiędzy autem z okładki a wersją z gry. W plikach gry, a konkretnie w folderze zawierającym samochody, znajduje się folder dedykowany Nissanowi 350Z. Brak tego samochodu w Most Wanted'zie jest faktycznie trochę dziwny, był on bowiem do Undergrounda 2 tym,
czym M2 w wersji GTR jest dla samego Most Wanted'a. Gdy zostało to odkryte po premierze, gracze dyskutowali, czy jest to może jakaś furtka do DLC, albo usunięta zawartość. Jak widać, wygląda na to, że po prostu porzucono plany umieszczenia w grze 350Z. Może być to także związane z samą polityką Nissana. Zgłaszali oni bowiem niechęć do obecności ich marki w grze, w której znajdować się będą nielegalne pościgi z policją. Jeśli już jesteśmy przy aucie z Undergrounda, być może planowano umieścić to auto w grze jako część systemu lojalnościowego dla graczy, którzy posiadają na swoim sprzęcie save z Undergrounda 2. Pozostałością tego pomysłu jest ten post na serwisie NFS Planet datowany na 2005 rok. Jeśli posiadasz plik zapisu gry Underground 2, otrzymasz dodatkowe 10 tysięcy w trybie kariery. Pieniądze te można wykorzystać na zakup Golfa na początku lub na ulepszenie osiągów lub wyglądu istniejącego samochodu. Jeśli nie masz jeszcze swojej kopii, lepiej się pośpiesz i ją kup. Niestety może to dotyczyć tylko wersji konsolowych. Być może będziemy mieć więcej informacji o tym w nadchodzących dniach. I to jest prawda, taki bonus dla posiadaczy Undergrounda 2 faktycznie znajduje się w konsolowych wersjach gry. PC-towcy mogą się obejść jedynie zapachem 10 tysięcy zielonych, za które w sumie można kupić całe gówno. Most Wanted nie jest jakąś trudną grą, posiada ona jednak jeden mały wyjątek. Wyścig z 9 kierowcą z czarnej listy, czyli Eugenem Earlem Jamesem, jest wyjątkowo problematyczny dla wielu graczy. Jego AI cechuje wyjątkowo wysoki rubber banding, czyli sposób balansowania zachowania sztucznej inteligencji tak, aby w zależności od poziomu umiejętności gracza zawsze stanowić dla niego wyzwanie. Dodatkowo trasy, po których się z nim ścigamy, a szczególnie ta druga, są bardzo kręte, przez co szybkie pokonywanie ich w dostępnych w tym momencie kariery samochodach jest wyjątkowo frustrujące. Czyni go to prawdopodobnie najtrudniejszym bossem w całym Most Wanted. Policjantka towarzysząca Crossowi podczas akcji łapania kierowców z czarnej listy nigdzie w grze nie jest przedstawiona z imienia i nazwiska. Z jakiegoś jednak powodu poświęcona jej strona na portalu IMBD tytułuje ją jako Officer Turf. Skąd edytor strony wziął to info? No, prawdopodobnie z dupy, bo nawet w oficjalnych skryptach jest ona nazywana po prostu bezimienną oficer. Wspomniałem wam już o edycji Black wydanej z okazji 10-lecia serii. Dodaje ona do listy dwa nowe samochody i kilka stuningowanych wersji istniejących wozów. Chociaż to też zależy jak na to spojrzymy, bo tak naprawdę z tych nowych samochodów niektórzy powiedzą, że jest tylko jeden. Drugi bowiem to trochę inna wersja ikonicznego M3 GTR-a. Ciekawszy jest natomiast Camaro SS z 1969 roku, który dodany został jako nagroda, odblokowana po ukończeniu dodanego w tej serii challenge'u pościgowego, o którym też już wspomniałem. Niestety auto zostało dodane tak jakby trochę na siłę. Nie możemy go tuningować, bo po jeżdżeniu nim chociażby w trybie kariery też możecie zapomnieć, chyba że zmodyfikujecie sobie pliki gry. Uwielbiam przeglądanie kontentu z jakichś wersji beta znanych gier, aby zobaczyć co takiego zmieniło się w ostatecznej wersji, co zostało usunięte itd. W przypadku Most Wanted'a jedna ze zmian dotyczyła malowań samochodów niektórych kierowców z czarnej listy. Dla przykładu Mercedes Bulla z drugiej pozycji na liście pierwotnie był czarny, z białym wzorem na masce i dachu przypominającym kręgosłup. Mitsubishi Erla było żółte, a nie białe, Mustang Jewels też wyglądał kompletnie inaczej. Lambo Hectora było zaś czarne z fioletowymi akcentami zamiast białych. W innych autach były jakieś drobniejsze zmiany, takie jak inny kolor felg. Lista samochodów w Most Wanted'zie w porównaniu z współczesnymi grami wyścigowymi jest, no bądźmy szczerzy, bardzo uboga. W plikach gry możemy napotkać pozostałości innych aut, których nie wymieniam w osobnych punktach iceberga, które miały do niej trafić. Dla przykładu w demie dla PlayStation 2 znaleziono tekstury interfejsu sugerujące możliwą obecność m.in. Acura NSX, BMW M5, Infiniti, G35, Honda S2000, Hyundai Tiburon GT, Mazda MX-5 Miata, Mitsubishi Lancer ES, Nissan Skyline GTR, Peugeot 206 czy Toyota Corolla GTS. Jak nie trudno zauważyć, większość tych samochodów była w poprzedniej grze z serii, czyli Undergroundzie. W grze pojawić się mogły dodatkowo auta ze stajni Lincolna czy Porsche 996 Turbo S.
Jak już mówiłem, do gry nagrano prawdopodobnie ponad 2 godziny linii dialogowych dla policji. Nie dziwne więc, że czasami podczas pościgu w wyniku błędu odtworzona może zostać zła linia, niepoprawnie opisująca wydarzenia na ekranie. Ponadto w wersji PC w wyniku błędu ciężko jest uświadczyć charakterystyczne linie dialogowe gliniarzy krzyczących z bólu, gdy się z nimi zderzymy. Najlepiej słyszalne są one w demie na PS2. Markery są kartami, jakie otrzymujemy po pokonaniu kierowcy z czarnej listy. Do wyboru jest ich zawsze 6, z czego gracz może wybrać 2. Znajdują się tam unikalne części, bonusy pieniężne oraz, co najważniejsze, pojazdy pokonanych kierowców. Ten najbardziej pożądany marker nazywany jest Pink Slip i często zmuszał graczy do powtarzania wyścigu, jeśli nie zdobyli go za pierwszym razem. Jest jednak prosty sposób na otrzymanie zawsze oczekiwanego markera. Ich kolejność nie jest bowiem ustalana losowo, a według konkretnego algorytmu, który jest prosty do nauczenia i znalezienia w necie. Ten jak nie wszystko. Do gry miały trafić inne karty nagród, które zostały z niej ostatecznie usunięte. System ten przypominać miał trochę system power-upów znanych m.in. z Worlda. Miały one wpływać na stan świata gry, na przykład usuwając helikoptery podczas pościgu czy obniżając poziom tegoż. Znalazły się tu także typowe power-upy z Worlda, takie jak granat EMP czy kolczatka. Wspomniałem wam już o próbach stworzenia repliki kultowego M3 GTR z Most Wanted'a. Niektóre z nich są świetnie wykonane, inne natomiast niekoniecznie. Tak oto w społeczności zrodził się mem Need for Speed Least Wanted, którym określane są te mniej udane modyfikacje. Skoro już w pierwszej warstwie wyjaśniłem wam różnicę pomiędzy autem z okładki Most Wanted'a a zwykłym M3, to warto także zaznaczyć, że ta normalna wersja BMW M3 E46 miała być dostępna w grze, jednak została z niej wycięta. W plikach wersji na PlayStation 2 znajduje się nawet w pełni oteksturowany model tego auta z pewnymi problemami z ustawieniem kół. Ponadto w plikach znajduje się także wzmianka o jeszcze innej wersji M3, CSL. Ta nie posiada jednak swojego modelu. W pierwotnych planach mapa Most Wanted'a miała być większa. Mapa datowana na luty 2005 roku pokazuje wycięte lotnisko przy dystrykcie Downtown. Szkoda, że nie trafiło do gry. W Undergroundzie wyścigi drag na lotnisku były jednymi z najlepszych. Moim zdaniem jednak największą stratą jest brak torów do driftu oraz górskich tras, które znajdują się na wczesnych konceptartach. Już wcześniej wspominałem, jak wspaniały jest soundtrack Most Wanted'a i Rob Zombie pasowałby tam idealnie. W wersji beta gry znajdowały się dwa utwory tego wykonawcy z płyty Astro Creep 2000. Były to utwory Supercharged Heaven oraz More Human Than Human, który co prawda nie znalazł się w Most Wanted'zie, jednak usłyszeć go możecie m.in. w Tony Hawk'u Downhill Jam czy Twisted Metal na PS3. Need for Speed'zie Most Wanted, ale nie tym, który wszyscy znacie, a w jego porcie na PSP o podtytule Most Wanted 501, kultowe BMW M3 GTR posiada malowanie inspirowane klasycznymi torowymi barwami bawarskiej stajni. Nie wiadomo jednak, dlaczego nie trafiło ono do klasycznej wersji na domowe konsole i pecety. Ponadto wczesne grafiki koncepcyjne ukazują jeszcze inne malowanie BMW, które nie trafiło do gry. We wściekle szybkich czerwono-szarych barwach i z żółtymi światłami. Czarna lista przeżyła kilka zmian w stosunku do ostatecznej wersji. Chociażby Sony z 15 miejsca domyślnie przedstawiony był pseudonimem Pitboss. To jednak nie wszystko. Analiza plików gry wykazała, że znajduje się kilka wolnych miejsc zapisanych jak trasy dla kierowców z czarnej listy od numeru 16 do 21. Niektóre z nich to placeholdery do wyścigów, m.in. w ramach challenge'u z wydanej później Black Edition. Miejsce 16 natomiast faktycznie miało być obsadzone, co potwierdzają materiały z wersji beta. Roger, pseudonim Rock, był planowanym 16 kierowcą na czarnej liście. Został jednak usunięty podczas wczesnej fazy produkcji. Imiona innych bossów w najwcześniejszej znanej graczom wersji także były zmienione.
Na czarnej liście znajdowały się wtedy takie nazwiska jak Jordan Kay czy Akira Washio. Jeszcze dziwniej robi się, gdy zerkniemy na koncept Alty z czasów, gdy gra istniała tylko na papierze. Przedstawiały one zupełnie inne postaci, z których każda miała jakieś tło fabularne. To jest taka mała insiderska ciekawostka z etapu tworzenia gry. Zarówno podczas prac nad Most Wantedem, jak i Carbonem, reżyserowie używali zabawkowych samochodów z filmów o Szybkich i Wściekłych jako placeholderów w przerywnikach filmowych. W wyciętych z ostatecznej wersji gry voicelinach, odgrywanych w policyjnym radio, znaleźć możemy sporo ciekawych smaczków. Jednym z nich są komunikaty o ofiarach wypadku z naszym udziałem. Czy oznacza to, że w grze mieli znajdować się przechodnie, których mogliśmy rozjechać niczym w Carmageddonie? Nie wysnuwałbym tak daleko idących wniosków. Możliwe, że dialog miał być odgrywany w momencie, gdy uderzyliśmy w jakieś pojazdy cywilne albo zgruzowaliśmy kilka radiowozów. Podczas aresztowania głównego bohatera, gdy nie uda nam się uciec przed policją, odgrywana jest krótka cutscenka stylizowana na nagranie z telewizyjnej kamery. Pokazuje ona głównego bohatera szarpiącego się w bardzo agresywny sposób z aresztującym go policjantem. Nie jest to jedyna sytuacja wskazująca na problemy z kontrolowaniem agresji przez protagonistę. Sam Cross wspomina podczas jednego z dialogów, że jest on znany ze stawiania oporu policji. Niektóre dialogi odgrywane w radio podczas pościgu także wskazują na trudności z kontrolą emocji u bohatera. Istnieje nawet zachowana linia dialogowa, w której określają go jako 1096, co jest policyjnym kodem w Stanach dla niestabilnej lub psychicznie chorej osoby. Jednym z lost mediów powiązanych z Most Wantedem jest program nadawany na muzycznej stacji MTV z udziałem celebrytów, znanych kierowców, szybkich samochodów, no i oczywiście samej gry. Na wydarzenie zostali zaproszeni także zwycięzcy organizowanego wcześniej przez Electronic Arts turnieju. Jedyny zachowany zapisek odnoszący się do tego wydarzenia to krótka reklama nadawana bezpośrednio przed emisją Launch Party. Architektura wirtualnych światów to ciekawe zagadnienie. Często bowiem projektanci korzystają z jakichś konkretnych dzielnic miast istniejących w prawdziwym świecie i próbują naśladować ich styl. I w Most Wanted jest podobnie, bowiem wiele budynków w Rockport wygląda trochę jak historyczne budowle. O tym, że miasto zostało założone w latach 50. przeczytać możemy na banerach w pobliżu Fairmount Park. Wskazuje na to także centrum miasta, gdzie znajduje się sporo budowli inspirowanych tymi czasami, takich jak m.in. budynki na Century Square. Ten punkt spędza mi sens oczu, ale od początku, bo zapewne wielu z was, tak jak ja, gdy zaczynałem tworzyć ten iceberg, myśli teraz, że chodzi o jakieś graffiti z żulem. Nic bardziej mylnego. Hobo graffiti, lub inaczej hobo signs, to pewien specjalny system oznaczeń używany w Stanach Zjednoczonych przez bezdomnych, aby na przykład ostrzegać się przed niebezpieczeństwem albo informować o jakichś miejscach wartych uwagi. Hollis Boulevard to natomiast ta ulica na mapie Most Wanted'a. Jak już miałem te informacje, zacząłem intensywnie jeździć, obserwując każdą możliwie ścianę czy ulicę w poszukiwaniu czegoś, co choć trochę przypominałoby któryś ze znaków. Objechałem też ulicę dookoła Hollis Boulevard, a potem sporą część mapy. I nic. Odezwałem się zatem do gościa, który zapostował ten iceberg na Reddicie, no ale nie odpisał. Jeśli zatem macie jakąkolwiek wiedzę o tym, gdzie i czy w ogóle w grze znajduje się taki znak, dajcie znać w komentarzach. Wczesna wersja beta gry, właśnie z listopada 2004 roku, zawierała w plikach odniesienia do modelu Ferrari Enzo wraz z nieoteksturowanym modelem. Prawdopodobnie twórcy nie uzyskali po prostu zgody Ferrari na umieszczenie ich marki w grze. Biorąc pod uwagę zmiany względem ostatecznej wersji, jakie pokazałem wam we wcześniejszych entry, nikogo nie powinien dziwić fakt, że niektóre mniejsze lokacje na mapie uległy zmianie. W becie znajdowały się dodatkowe miejsca do gubienia pościgów, m.in. na złomowisku, które ostatecznie nie trafiło do gry. Znajdowały się też w miejscach takich jak parking pod kościołem Rosewood czy tunele przy rafinerii. Ponadto z gry usunięto jedną z kryjówek,
która miała się znajdować między Camden a Downtown. Warstwę siódmą, a zarazem iceberga, zamykamy jeszcze jednym ciekawym modelem samochodu, który ostatecznie nie trafił do gry. Jak zapewne dobrze wiecie, najlepszym samochodem policyjnym w grze jest Corvette Crossa. Planowane było jednak, aby policja jeździła także specjalną wersją Dodge Vipera. I to by było na tyle w tym icebergu. Jeśli dotarliście do końca tej nostalgicznej przejażdżki, dziękuję za obejrzenie. Zachęcam także do zostawienia suba na kanale oraz dołączenia do naszego Discorda, na którym możecie z nami pogadać. Do usłyszenia.